W poprzednim odcinku rozmawialiśmy ogólnie o hybrydach, dlatego dzisiaj wybrałem jeden szczep, dobrze znany na polskim rynku winiarskim, Regent. Przy okazji wykonamy degustację 5 win, które mają w sobie Regenta, w mniejszym lub większym stopniu. Winedu. Edukacyjny program o winie. Mamy tutaj wince Milsko, 2 wina, rozę i wino czerwone Regent. Mamy wince Hodorowa, też Regenta oczywiście. Mamy Regero, który jest blendem Rondo i Regenta z wincy Świdnickiej. I mamy Cuvée Rouge z wincy Srebrna Góra, 85% Regent. Regent został stworzony w 1967 roku w niemieckim Instytucie Hodowli Winogron Geiwaldjarhof. Długo czekał na akceptację, w 1996 roku udało się to, no i dopuszczono ten szczep do produkcji winogrona. Uprawiany w Polsce, uprawiany w Niemczech, zachwycają się nim nawet Stany Zjednoczone, Oregon, Waszyngton. Regent dostarcza średniej wielkości winogrona, dojrzewa raczej później, kwitnienie przypada na koniec wiosennych dni, to jest początek lipca. Czasem te deszcze powodują, że powstaje tam grzyb. Więc jak to jest? Mamy tutaj z jednej strony hybrydy odporne na te choroby grzybicze, a z drugiej strony no, zdarza się, że Regent też ma tego grzyba i wcale nie jest wesoło. Jak jest naprawdę, powie nam tylko winiarz, dlatego jeśli nas oglądacie, winiarze, napiszcie w komentarzu waszą historię z Regentem. Szczep często porównywany do Pinot Noir, dlatego zabieram się za degustację, żeby to sprawdzić. Pinota tutaj nie mam, no bo Pinota znamy dobrze wszyscy, więc zaczynamy od rozę z winicy Milsko. No on wygląda jak Pinot, a jest to rozę, także już widzimy po tych kieliszkach, jak różni się barwa od Pinota. Ciemne kolory wchodzą w grę. Bardzo ładny taki owocowo-kwiatowy, landrynkowy nos. Porzeczki dużo, raczej takie czerwone owoce. Mocny alkohol, to dobrze. Świetne odświeżenie, to znakomicie. Wino numer 2 z tej samej winnicy, czysty Regent. Widzimy, że w barwie on nie jest aż tak bardzo fioletowy. Las, jeżyny, maliny, dzikie wiśnie, tanina gorzka, owocowa. Jest kwasowość, jest odświeżenie. Wino lekkiej budowy, bardzo owocowe, śliwkowe. W Pinocie znajdziemy raczej takie czerwone owoce, wiśniowe. Tutaj mamy miks tych owoców. Są owoce leśne. No, jest to ciekawe, z budowy są podobne, aczkolwiek myślę, że się różnią. Myślę, że bardziej podobieństwo znalazłoby to, chociaż nie. Jeśli ciemno spróbowałbym tego wina, mógłbym pomyśleć, że to jest Pinot. Wino numer 3, winica Hodorowa. No mamy tutaj taki, można powiedzieć, jogurt owocowy z owocami leśnymi, miks owoców leśnych, dużo jagód właśnie. Wszystko w takim jogurtowym klimacie. Tanina, jeśli jest, trzeba się jej doszukać. Kopciuszek, kompocik, bardzo aksamitny. Coś zupełnie innego od poprzednika. Tutaj na pewno nie wytypowałbym, że jest to Pinot. Bardziej szedłbym w te klimaty austriackie. Jakiś właśnie lżejszy Blaufränkisch, no coś w ten deseń. Wino numer 4 to jest wino Regero. Tutaj mamy miks, nie wiem w jakich procentach Rondo Regent, ale po nazwie myślę, że więcej jest Regenta. Barwa też bardziej przypomina już Pinota, jest czerwona, nie taka, zwiastuje lekkość, aksamitność. Spróbujmy. Ma dzikość w sobie pewnego rodzaju. Tanina też nie jest wysoka, tak jak tutaj w winie numer 2. Ale ciekawa sprawa jest to, że jest bardzo soczyste. Daje wrażenie bardzo mocnego odświeżenia. Ten owoc jest krągły. Tam jest ta tanina, delikatna, taka wyczuwalna, owocowa. Jak macie na skórkach, zerwiecie, nie wiem, maliny. Bardzo łagodne wino, bardzo owocowe, bardzo ciekawe. Dałbym się nabrać, że to jest Pinot. Wino numer 5, wino ostatnie, tak jak wspomniałem, składające się z 85% Regenta,
Dokładnie mamy tutaj Rondo, Akolon i Cabernet Cortis. Czego można się spodziewać? Sprawdźmy. Nos ewidentnie owocowy, ale one mają podobne nosy. Mają właśnie takie charakterystyczne owoce, miks właśnie i ciemnych, i czerwonych. Także tutaj nic nowego nie odkryjemy tak naprawdę. Największa budowa ze wszystkich tutaj zgromadzonych, tanina wyczuwalna. Tanina na średnim poziomie zdecydowanie przewyższa wszystkie poprzednie butelki. Cuvée Rouge. No ta tanina to jest zasługa tego Cabernet Cortis. Z Akolonem nie mieliśmy za dużo do czynienia. Jeśli mieliście, podzielcie się z tym w komentarzu. Kolejny już odcinek Winedu. Napiszcie w komentarzu, co byście chcieli dowiedzieć się o winie, o szczepach, o regionach. Z przyjemnością zrobimy taką serię.